Podcast Beza Wstydu ze względu na zawartą w nim treść przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Poliamoria, poligamia, związki otwarte i Situationship. Totalnie czuję się konserwą w tych wszystkich tematach, ale dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się otworzyć tę konserwę w rozmowie z psychologiem seksuologiem Michałem Sawickim i przekonamy się, czy w środku będą słodkie, przepyszne pikle o smaku kary, czy Emocjonalno-relacyjna puszka Pandory. Zapraszam. Słuchasz podcastu Mikołaja Jabłońskiego bez wstydu. O wstydzie i bezwstydności. Cześć Michał! Cześć Mikołaj! Miło mi Cię widzieć po raz trzeci w moim podcaście. Dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, jeszcze to Michał Sawicki, psycholog, seksuolog, autor książki Seks bez presji. I dzisiaj trochę sobie porozmawiamy mm, o tym seksie między innymi, bo będę chciał Cię pytać o kwestie związane z związkami i tymi też niemonogamicznymi. Tak jak już wspomniałem, mam z tym problem, więc mam nadzieję, że mi trochę objaśnisz. Wreszcie, jak. tak? Trzecie spotkanie do trzech razy sztuka. Tak, zaczęło się od, penisa, od penisów, później było o gwałcie, teraz będzie o budowaniu relacji. Jest to jakaś, jakaś ścieżka. Tak, struktura dziwna, ale no idźmy w to. Tak. Słuchaj, zacznijmy może od takiego pytania, które też bym chciał, żeby wyznaczyło kierunek naszej rozmowy, czyli czym różnią się relacje homo od hetero? Bo nie ukrywam, bardzo bym chciał, żebyśmy się dzisiaj trochę skoncentrowali na tych LGBT, bo jednak dużo moja, wielu moich odbiorców to są osoby z grupy LGBT. Więc, pozdrawiamy. Do pozdrawiamy. Kamery. Więc może, jakbyś mógł na początku powiedzieć, czy w ogóle się czymś różnią, tak z, twojego tak z Twojej Psychoterapeutycznej perspektywy. To ja ci odbiję to pytanie, bo ty też siedzisz w tym świecie psychologicznym. Zastanawiam się, jak ty to widzisz. No ja to, wiesz, ja powiem ci, że moje doświadczenia z relacjami są mniejsze, ale jak tak obserwuję sobie hmm. ludzi, to wydawało mi się, że, wydaje mi się, że no dzięki temu, że właśnie jesteśmy osobami, które nigdy nie miały narzucone jakiejś takiej konstrukcji w postaci w tym wieku bierzesz ślub, później musisz mieć dzieci, kredyt i tym podobne, tylko to wszystko jest takie bardzo dzikie, wręcz bym powiedział, na przekór społeczeństwu, to daje to przestrzeń z jednej strony na nowe rozwiązania i poszukiwanie, a z drugiej strony, no ja tak czuję, że jest w tym dużo pogubienia, więc wydaje mi się, że Podstawą jest to, że najczęściej będąc osobą nieheterą, przynajmniej w, w tyle wcześniejsze pokolenia, za bardzo nie miały i do tej pory też aż tak bardzo nie mogą znaleźć tego odniesienia w popkulturze. Ja? No i z tym się zgodzę, że poprzez to, że y, osoby LGBT+, y, wróćmy do, do osób homoseksualnych, do gejów, muszą wyjść poza schemat narzucony, no bo nie, nie są w stanie się w nim odnaleźć, nie mogą wziąć ślubu w Polsce. Odnośnie dzieci też muszą kombinować, żeby takie wychowywać, więc to już powoduje, że rzeczywiście muszą bardziej rozkminiać, przez co więcej rozmawiać na temat swojej relacji. I to rzeczywiście widzę w pracy gabinetowej, że często pary jednopłciowe łatwiej im się porozumiewać ze sobą w relacji, też na temat seksu, mhm. czyli bardziej otwarcie rozmawiają. Ehm. No, i to jest na plus, na minus rzeczywiście jest to, że czasami to zagubienie może być, ale to zagubienie też czasami jest powodowane kontratakiem z otoczenia. Bo jak my sobie coś ustalimy już w relacji, na przykład to, że fajnie było mieć tę relację otwartą, to za chwilę się spotykają z różnymi informacjami z internetu, z, od rodziny czy od znajomych, że to jest jakieś nie do końca okej. Okay. Mhm. I stąd może być to zagubienie, mam takie wrażenie. Pary homo są bardziej na prowadzeniu, jeżeli chodzi o radzenie sobie w relacjach, czy hetero, czy w ogóle to jest nieporównywalne, czy w ogóle to, to zestawienie jest sztuczne? Nie, nie wiem, czy lepiej. Inaczej sobie radzą. Na pewno fajniej rozmawiają i to jest na plus. To, co jest trudniejszego też w parach jednopłciowych, to taki element gubienia autonomii, bo im bardziej mamy podobne elementy w sobie, na przykład cielesność, zainteresowania, grupę znajomych to trochę możemy tracić ten taki własny obszar. Czyli zacznijmy od tego, że pary jednopłciowe mogą dzielić bieliznę, garderobę generalnie ze sobą. Mhm. Czasem mogą mieć to same imię, wyglądać podobnie, bo to też się zdarza. Jeżeli mamy grupę znajomych, to ona też jest często LGBT+, chociaż nie zawsze, bo to mhm. też zależy od osób, ale nie ma takiego, albo jest rzadziej, Taka, taka, taki świat mój, żeński, taki świat twój, męski, do którego sobie mogę uciec, odpocząć od relacji, ponadawać na ciebie, nawet trochę poradzić się kolegów albo koleżanek. Więc dużo rzeczy te osoby mają wspólnych, co jest fajne, przyjemne, ale w pewnym momencie może być ten taki niedosyt własnej przestrzeni. To, co może łączyć ludzi, to wspólne Wspólnota tych trudnych doświadczeń w postaci, na przykład, doświadczenia homofobii za dzieciaka, hmm. czy ukrywania się, czy w ogóle całej tej specyfiki, w tru, yy, doświadczenia trudności w dorastaniu, w odkrywaniu siebie. Ale to jest ciekawy moment. Yy, yy w życiu, myślę, osób homoseksualnych, o którym mówisz, bo mamy takie fazy, to jest teoria z 79 roku jeszcze odnośnie akceptowania, odkrywania swojej tożsamości seksualnej i ona cały czas się fajnie sprawdza i możemy z niej korzystać. Czyli mamy sześć, zależy od teorii, ale głównie sześć takich faz akceptacji czy odkrywania swojej właśnie tożsamości i to jest też zawsze interesujące, na którym etapie osoby się dobierają bo najpierw mamy takie zaprzeczanie tożsamości, pomieszanie trochę, nie do końca się godzimy, chcemy, żeby było inaczej, potem wchodzimy w taką fazę dumy. Ten pride z angielskiego, który mamy mm. też w, w, przy okazji Parady Równości, e, to pokazuje, że troszeczkę się zamykam w tej mojej grupie, mojej bańce tęczowej i może czasami ją traktuje ponad resztę osób i w końcu dochodzę do takiej fazy syntezy, gdzie ta tożsamość seksualna nie jest już takim najważniejszym elementem, czyli inne elementy są bardziej znaczące w relacjach międzyludzkich i to jest też interesujące, tak sobie teraz myślę, w jakiej fazie osoby się łączą ze sobą, czy tutaj może być też różnica, jeżeli jedna osoba już jest w fazie syntezy, a druga jeszcze potrzebuje tej dumy, to też ten konflikt interesów może się pojawić. I też mogą chyba wzajemnie pomagać sobie w przechodzeniu przez te kolejne etapy, nie? No, i wtedy, jak już przejdą, to. Mogą się rozstać, mogą się rozsta Nie, to wtedy sobie mogą żyć dalej, ale też te etapy mógłbym nie, nie są dane raz na zawsze. No bo Jeżeli, na przykład, jestem w tej już takiej ostatniej fazie syntezy, nazywanej, i spotkam mnie jakieś sytuacje homofobiczne, jakiś atak, jakaś przemoc, albo jakiś brak akceptacji ze strony innych osób, to znowu mogę wrócić do szafy i, na przykład, w środowisku pracy nie mówić o swojej tożsamości. Jakie problemy relacyjne wyróżniają pa pary homoseksualne, z którymi przychodzą do seksualoga? To pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to właśnie ta świadomość innych osób, czyli od, y, y, taka transparentność relacji. Czyli pary homoseksualne czasami się ukrywają. O, to mogę porównać czasami do par y, też dwupłciowych, y, w których na przykład jedna jest jeszcze w relacji małżeńskiej i nie możemy się pokazać, no bo to może być wykorzystane przeciwko mnie na sprawie rozwodowej, więc ukrywamy naszą relację. To jest trochę podobny stres, który pary... Osoby hetero mogą sobie jakoś tak u, że, spojrzeć na to przez ten pryzmat. Jest takie trochę ukrywanie relacji, nie do końca wszystkim mogę mówić, nie do końca wszystko jest y, dla mnie ok, żeby się działo, nie możemy chodzić za rękę przez miasto, nie możemy się pocałować publicznie. No, no bo właściwie tak jak o tym opisujesz, wymieniasz te wszystkie elementy tam duży jest wstydu, a propos bez wstydu, nie? Mm -hmm. Jest wstyd, który też ma pewne swoje pochodzenie właśnie z przekonań pewnie rodzinnych jakichś tam kulturowych, religijnych na kanale cały czas gdzieś to się przewija i ten wstyd na pewno on mi się... W, w, Wstyd mi się wizualizuje jako coś, co może być pomocne w relacji, jeżeli ludzie potrafią z tym dealować, ale może być też trochę takim grzybem, który po prostu przenosi się na kolejne obszary związku. Jak zamalujesz, to on dalej wychodzi z tej ściany. O oj, dalej hmm. wychodzi. No. Mhm. Dlatego ten element dumy jest taki ważny, zobacz, żeby sobie ze wstydem poradzić. Czyli coś, czego się wstydzę, muszę przekuć na coś, z czego jestem dumny w pewnym momencie. Czyli taka skrajność. No o, trochę odbicie od tego, co przeżywałem wcześniej. To jakie byłyby komponenty zdrowej relacji. No dobra, no nie mogę tutaj sztucznie mówić, że parę jednopłciowej, bo chyba to jest raczej uniwersalna rzecz. No. Elementy zdrowej relacji, ale panie Sawicki, no, tak jak na TikToku, tutaj chcielibyśmy poznać pięć albo dziesięć albo więcej. Dziesięć to nikt nie wysłucha. nie Okej, okay, pięć... No to pięć elementów zdrowej relacji. Chcę autodiagnozować, czy moja relacja jest zdrowa. Co w niej powinno być? Ta, ta autodiagnoza mnie przeraziła trochę, ale Słuchaj. temu służę. Ja wiem, że temu służą te wszystkie pięć, dziesięć, siedem red flagów i tak dalej. E, więc to, to się sprzedaje, no to pójdźmy w to. E, fajnie, żebym się dobrze czuł w tej relacji. To po pierwsze, czyli jest mi OK. E, drugie, to jest komunikacja, czyli też mam świadomość tego, że potrafię się komunikować z drugą osobą. Trzecie to jest brak lęku, mm. bo lęk nam zabija relacje. Więc jeżeli czegoś się boję przed partnerem. To może warto się zastanowić nad tym, dlaczego. Um, ta satysfakcja seksualna też jest elementem, myślę, istotnym. Nie dałbym jej na pierwszym miejscu, ale skoro mówimy o seksie dzisiaj, to, to pójdźmy za tym. To niech będzie w jakiś trójca. Niech będzie. Niech będzie ta satysfakcja seksualna Niekoniecznie realizowana z tą osobą, którą jest, z którą jestem w relacji. Albo Niekoniecznie w 100% realizowana z tą osobą. Okej. Okay. <laughs> No jak to? No, no i do tego dołożymy jeszcze transparentność, żeby rzeczywiście wszystko było jasne, bez zdrad, bez oszukiwania, e, bez kłamania, chociaż tak z założenia my jako ludzie kłamiemy, też w relacjach. Nie. tak. Michał. Nie, nie uwierzysz mi. Nie, nie ja oglądajesz doktora Hausa, on zawsze powtarza, że ja ty kłamią, jak się z nim zgadzam. <laughs> no dobra, albo poczekaj chwilę, bo pytałem cię o elementy zdrowego związku, a ty mówisz o realizacji seksualnej z innymi osobami, więc powiedziałbym, że tutaj płynnie już przechodzimy do tych wszystkich um, rzeczy, które wymieniłem w intro, które... Nie się już doczekać. ...wykraczają poza stałość relacji monogamicznej, takiej najbardziej kulturowo nam znanej i promowanej. Mm -hmm. Więc czy to nie jest trochę tak, że związek to raczej powinny być dwie osoby, a seks jest powiązany z intymnością, a intymność też raczej tylko powinna być między tymi dwiema osobami, więc jak sobie lecisz na bok, żeby na przykład się zaspokoić z jakimś kumplem, który no może, może... Bardziej lubi na przykład BDSM, to czy to jest ok? Czy to na pewno jest zdrowe? Nie, mówię steriot. No. Mówię, wiesz, na takim poziomie. To teraz zastanawiam się, skąd to się wzięło? Takie przekonanie, że związek to są dwie osoby i ta re realizacja seksualna powinna się odbywać tylko między nimi. Skąd my to mamy? Bo wszyscy mamy to w głowach do pewnego momentu. No, słuchaj, byłeś dzieckiem, no. obserwowałeś swoich rodziców, widziałeś ich, że byli w szczęśliwej relacji, pewnie. Tak, nas... moi byli. Pozdrawiam bardzo. O, serdecznie. fajnie! szczęścia. <gulę> no ale wiesz, no, obserwujemy przykłady raczej relacji, które od, od początku były był. chłopak-dziewczyna, normalna rodzina. No to też, jeżeli będę chciał nawet chłopak-chłopak, no to też to raczej powinny być dwie osoby. Bo, no. bo tam zazwyczaj, jak ja, jak ja czytam i słucham i próbuję się dowiedzieć, jak, 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 w to, jak wejść w to. Bo ja na przykład nie, nie uważam, żebym umiał ani w relacje mono, ani poli ani w inne sh shippe, bo po prostu to wszystko jest dla mnie bardzo trudne. Ale... Bo relacje są trudne. Och. Czy to nie jest tak, że na przykład w związku, y kiedy jesteś tylko z tą jedną osobą i, i nie idziesz z kimś na bok, nie uprawiasz z kimś innym seksu, to wtedy ją traktujesz podmiotowo, a nie przedmiotowo? Że wtedy okazujesz w ten sposób szacunek, bierzesz odpowiedzialność, y tam jeszcze jakieś takie słowo było, no i właśnie ta intymność. O nie. No, to jest też. Ja wybudujmy z sobie domek na bezludnej wyspie, tylko we dwójkę, odetnijmy się od wszystkich osób i tam będziemy szczęśliwie żyć. Grube, nie? No. Ale specjalnie tak to mówię w tym kierunku. No ja też. No. Odetnijmy się, bo to troszkę tak wygląda, że za chwilę się odetniemy i tak się dzieje w niektórych parach. Szczególnie w tym pierwszym okresie zakochania, zauroczenia. Świata poza tobą nie widzę i nikt mi inny nie jest potrzebny do szczęścia, i to jest naturalne, to jest uwarunkowane biochemią naszego mózgu. Tylko potem ta, ta biochemia chce wrócić do normy i na szczęście, no bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy wszyscy chodzili zakochani cały czas, bo by świat nie funkcjonował. Więc to musi być dla dobra ogółu sprowadzenie na Ziemię. No ale cały czas mamy zakodowane, że właśnie wszystko musimy razem i o ile dopuszczamy już te takie elementy właśnie w kategoriach płci, czy na przykład pracy, czy jakichś elementów podziału obowiązku, które możesz robić samodzielnie, mhm. to wciąż tam jest, zobacz ten element seksu, bliskości, intymności zarezerwowany tylko dla mnie. Tak jakby to był dowód i stajesz to powoli, to jest dowód naszego związku. No tak to jest piękne, nie? Czyli nie to, że jest między nami fajnie, świadczy o naszej relacji, tylko to, że nie sypiasz z innymi osobami. To, to jest hmm. trochę taki y, fundament, który dla mnie jest kruchy, nie? bo nie wystarczy on do budowania. On może być, bo to jest kwestia, na co się umówimy. I też mogą się pary umówić, że są osoby w parze, jeżeli rozmawiają na ten temat, umówić się, że nie sypiamy z innymi, nie całujemy się z innymi, nie flirtujemy z nikim innym. Intymność mamy dla siebie zachowaną i to jest super, jak to sobie ustalimy, jeżeli tak dwie osoby chcą i w tym rzeczywiście się dobrze czują. Ale to nie może być główny fundament tego budowania związku. A często tak się dzieje, że... Nie zdradzamy się, ale tam pod spodem, jak otworzymy, to, to jest puściutko. Nie? Więc ważniejsze jest to, co nas łączy: to, że jesteśmy dla siebie najważniejsi, to, że możemy na siebie liczyć, to, że wiem, że nie chcesz mi zrobić krzywdy i zawsze jakoś myślisz o mnie, niż takie trochę zasady, które mają służyć kontrolowaniu lęku. Lęk. Mhm. No ja właśnie dużo, dużo czuję w tym temacie lęku. No, no bo lęk przede wszystkim, że. Zacznijmy od tego seksu. No wiesz, mi się wydawało, że zawsze wygoda w tym, że mam tego jednego stałego partnera jest taka, że no nie muszę się tak bardzo stresować na przykład z jakimiś chorobami, które mogłyby się wydarzyć. Wiadomo, większość można wyleczyć. Albo się zaszczepić. Albo się albo... zaszczepić, można. Ale wiesz, dla mnie na przykład to była jakaś taka rzecz, która... Więc, więc lęk przed tym, że coś tutaj się pojawi, jakaś, jakaś choroba. Lęk przed tym, że to na przykład nie będzie tylko seks, tylko ta osoba po prostu pójdzie do tego innego partnera. Lęk przed tym, że to jest właśnie o tym, o moim też ego, hmm. że no, to znaczy, że ja nie wystarczam, że może ja jestem słaby w łóżku. I tu jest kolejne przekonanie. Po pierwsze, o którym sobie powiedzieliśmy, to, że miłość, możemy sobie tak nazwać, mamy takie przekonanie niesłuszne, że miłość gwarantuje pożądanie. Drugie mówiące o tym, do którego teraz przychodzisz, że jak mnie kochasz, to ci powinienem wystarczać w procentach. Albo jeżeli gdzieś masz jakieś potrzeby, no to znaczy, że ze mną jest coś nie tak, albo z naszą relacją. Nie? Nigdzie nie jest napisane, że musimy w 100% w każdym aspekcie siebie zadowalać. I to się pewnie nie jest możliwe nawet, mam takie wrażenie. Bo to nie o to chodzi, żeby teraz tutaj gloryfikować otwarte relacje i demonizować te na wyłączność. Chociaż tak to może brzmieć, zdaję sobie sprawę, bo rzeczywiście zawsze szukamy konta argumentów, więc mamy tę bazę wyjściową relacja na wyłączność. I potem każdą nowość jesteśmy w stanie ładnie wypunktować. Chodzi o to, żeby bez względu na to, jaki mamy rodzaj relacji, na co się umawiamy we dwie czy więcej osób, to, żeby nie budować tych fundamentów na kontroli i na jakichś tylko ustaleniach, że OK, skoro mieszkamy razem, to jesteśmy parą. Skoro się nie zdradzamy, to jesteśmy parą. Skoro nie flirtujemy z innymi, to jesteśmy parą, bo to nie wystarczy. Chodzi o to żeby... związek nie jest kontroli? No. jezu, myślałem, że to jest coś, co daje poczucie bezpieczeństwa, właśnie poprzez to, że Kontrola mieć nam daje poczucie bezpieczeństwa. No. Zobacz, jak mają silną potrzebę w ogóle wiary. Na przykład wiara nam daje poczucie bezpieczeństwa, bo jak mam problem, to się zgłoszę do siły wyższej, cokolwiek nie wierzę, i już troszeczkę jest mi lżej. I w relacji też, jak mam jakąś niepewność, to łatwiej mi skontrolować, niż popracować nad odbudowaniem tego y, trzonu. Czyli bez względu na to, co się wydarzy, to fajnie, żebyśmy mieli poczucie, że jesteśmy dla siebie najważniejsi, że jesteśmy w relacji, że możemy na siebie liczyć. Okej, okay. ja powiedziałem o lęku takim związanym z, tym, z tą sferą seksualną, ale czy mógłbyś tutaj wspomóc moją wyobraźnię i wymienić, jakie inne lęki, takie topowe, zazwyczaj występują u ludzi, u pacjentów, no po prostu osób, z którymi masz do czynienia, właśnie jeżeli chodzi o relacje? Wejście w relację, albo już byciu w relacji, czego my się najbardziej boimy? Czeiłem się na tebe za przepyszna. No. <grym> cieszę się. Cieszę się. Czego się boimy? No bo boimy się zdrady. Myślę, że to jest taki jeden z głównych lęków, którym już z którym już wchodzimy w relacje. Czyli nie dopuszczam w ogóle w myślach, że możesz mnie zdradzić, a zobacz, że zdradę wciąż traktujemy jako największą zbrodnię w relacji. Że możesz mi wszystko robić. Bardziej dopuszczamy przemoc w relacji niż zdradę. Możesz mnie kontrolować, sprawdzać mi telefony, ale jak mnie zdradzisz, to ty jesteś winien do końca życia. Czyli też zobacz, że jak mnie zdradzisz, to ty jesteś tym złym wśród znajomych, przyjaciół, rodziny. A ja wtedy robię różne inne świństwa, bo ci kontroluję telefon, nadaję na ciebie do innych, wyzywam cię, karam cię jakimś nieodzywaniem się przez pół roku, wypominam ci to przy każdej innej okazji i mam do tego prawo, bo ty mi taką straszną rzecz zrobiłeś jak zdradę. Mam w głowie sytuację wśród moich znajomych, kiedy... Ten lęk przed zdradą był tak silny, że ta zdrada była prowokowana. Mhm. E... Albo, co jeszcze jest ciekawszym mechanizmem, osoba, która bardzo się bała zdrady, sama w końcu zdradziła. Mhm. Więc tam dużo się dzieje takich, tak, bardzo częsty mechanizm. To nie jest taki lęk realistyczny, jak na przykład jedzie na mnie samochód i się boję. Tylko to jest lęk bardziej taki hipotetyczny, że coś się może wydarzyć, a te hipotetyczne lęki zwykle fajnie jest im przyjrzeć, bo one nie są często racjonalne i mogą doprowadzać do nawet takich skrajnych, nielogicznych zachowań, o których opowiadasz. Dobra, jakie jeszcze mamy te lęki? No, lęki przed odrzuceniem, przed tym, że cię ci nie spodobałam, przed tym, że jakoś źle wypadnę, przed tym, że mnie negatywnie ocenisz. To też jest i w relacji, i w seksie. I to jest taki, myślę, główny. Yy zabijacz przyjemności seksualnej, ten lęk przed tym, że nie dam rady albo spełnić Twoich albo swoich oczekiwań, lęk przed bliskością. Od tego mogliśmy zacząć, bo to jest też bardzo popularny lęk, niestety. Czyli z jakichś powodów ta bliskość jest dla mnie zagrażająca w pewien sposób. Znowu, nie do końca to musi być logiczne, nie do końca potwierdzone faktami tej relacji potencjalnej, ale poprzez moje doświadczenia z przeszłości, hmm. wnioskujesz, ta bliskość coś mi zabierze, coś hmm. stracę. Jakąś wolność, jakąś autonomię, jakąś e, możliwość realizowania siebie, e, pewność siebie, czy cokolwiek innego, bo u każdej osoby tam pod tym lękiem może być zupełnie inny element. No właśnie teraz z tymi lękami tak się zastanawiam, bo one będą nam towarzyszyły przed wejściem w jakąkolwiek relację i już byciu w tej relacji. W wszelkich próbach zmiany w tej relacji. Mam wrażenie, hmm. że te lęki są bardzo nieodłączne. I przy teraz... próbie rozmowy na jakiś temat. Właśnie. I kiedy lęk, czy jest jakaś złota zasada, kiedy lęk, powinien, kiedy powinniśmy się posłuchać naszego lęku, a kiedy powinniśmy się z nim kłócić i powiedzieć fuck off. Czyli kiedy na przykład powinniśmy, jeżeli e, czu, czuję mm -hmm. lęk przed czymś, po prostu się na przykład z tego wycofać, a w których momentach powiedzieć, dobra, zamknij się, idę w to. Masz na to algorytm? Znaczy, jeżeli boję się czegoś zrobić w relacji albo powiedzieć w drugiej stronie, to to jest taki sygnał ostrzegawczy dla mnie. I tutaj możemy starać się to odpuszczać. Jeżeli mam jakąś potrzebę, jakąś fantazję, jakąś zachciankę, coś się wydarzyło i boję się powiedzieć tobie, osobie, z którą jestem w relacji, czyli tą teoretycznie najbliższą mi, mhm. no to tu już coś nie gra. To, to fajnie Wojciech de Barbaro powiedział kiedyś, tam, gdzie zaczyna się lęk, to kończy się miłość. To jest takie zdanie, które mi lata temu utkwiło i coraz bardziej widzę w nim sens. Rzeczywiście, jak się boimy czegoś w relacji, to zaczynamy, wracamy do tego, kłamać, ukrywać, odwracać kota ogonem, zlewać temat. I to już są takie zabiegi, które no nie budują tej bliskości. Słuchając tego podcastu, nie wstydź się podzielić swoimi przemyśleniami w komentarzach. Twój głos może przyczynić się do rozwoju tego kanału. Mam lęk przed bliskością, mam lęk przed odrzuceniem. Mam lęk też przed tym, że mi się będzie po prostu nudziło w relacji. Czy jak no. sobie to zbiorę do kupy i, i będę w stanie to nazwać, tak mam. Czy to znaczy, że na przykład może dla mnie rozwiązaniem jest nie relacja monogamiczna, na przykład relacja poli, albo właśnie friends with benefits, albo wszystkie te sytuacje? Dziękuję, tutaj... albo mogę sobie stworzyć swój model relacji. Czyli to nie jest tak, że jak mam te lęki, one nie pasują do jakiegoś wzorca związku, który jest mi zakodowany w głowie, no. to ja się nie nadaję do związku. Ja mogę zobaczyć, co z tego mogę ulepić jaki rodzaj, rodzaj relacji byłby dla mnie komfortowy. No tak, ale czy to potem nie jest tak, że w takim razie w lęku przed odrzuceniem, jak on będzie dalej funkcjonował sobie no. nie, czy tą bliskością, będę robił różne głupie sceny, które są znane z życia ludzi TikToka i terapii w postaci... Wiesz. I tu idziemy dalej. Czy jak już sobie posklejam ten taki model swój, no. własny i dalej mi coś nie działa... No to fajnie by się tym jakoś terapeutycznie zaopiekować. Czyli po prostu zamiast kminić, pójść, sprawdzić, a potem ewentualnie. No, to też można połączyć. Czyli po pierwsze pracujemy sobie nad tym lękiem, a po drugie patrzymy, czy rzeczywiście to wyobrażenie relacji, które masz, jest dla ciebie realne. Czy ono jest w ogóle realne do zrobienia? Bo też mamy czasami takie silne, bardzo wyobrażenia relacji, że właśnie takie disneyowskie. Dwie osoby się poznają, za pierwszym razem jest wielka miłość, ta miłość trwa do końca życia w nienaruszonej formie, zawsze jest super świetnie, nigdy nie będę na ciebie zły, nigdy w ogóle nic nas nie poróżni, nie będzie żadnych kryzysów. No to tutaj bardziej pracujemy nad urealnieniem wizji relacji, bo nawet ta relacja na wyłączność tak nie wygląda. Nie? <grystanie> no bo zobacz, ale to też jest sprytny zabieg, trochę nas w konia robili zawsze, bo bajki Disneya się kończą kiedy? No wiem, nie ma kontynuacji, nie ma, nie ma kontynuacji, części. bo ona jest są, nieciekawa. Tam, jest, tam jest średnio. Nikt chyba, nie chce oglądać kontynuacji, bo tam już są problemy. Mulan 2 w drugiej części ma innego chłopa i dlatego to osiągnęło sukces. I w pierwszym też nie było jakoś takiego super, nie? To nie była bajka głównie o tej miłości tego chłopaka, tylko tam było dużo więcej rzeczy. Powiem ci jedną rzecz. Czytając twoją książkę Seks bez presji, zakumałem, że dużo zależy od komunikacji, ustalenia swoich warunków, wszystko musi być konsensualne. No i to się sprawdza w Każdej, czy to relacji niemonogamicznej, czy to właśnie w takich zabiegach typu otwórzmy związek. Ale ja mam takie poczucie, takie taki, taki że to nie jest tak, że w tych współczesnych czasach, kiedy próbujemy się wyzbyć z tych wszelkiego rodzaju tradycyjnych ram relacji, i chcemy tworzyć swoje własne, no. to jest trochę takie ryzyko że skoro ja w każdym momencie mogę cię updateować, wiesz co, chciałbym, żebyśmy teraz mieli taką a taką relację, to że to w pewnym momencie może stać się troszkę mm, takim ułatwieniem funkcjonowania, że dzisiaj to ja czuję, że w sumie moglibyśmy otworzyć ten związek, bo ja bym chciał na przykład spróbować seksu z kimś innym, ty też myślałeś z kimś innym. Dwa dni później, wiesz co? Jednak tego nie czuję. Zamknijmy tą relację. No, już miałem ten seks, było spoko, ale ja już bym wolał, żebyśmy w to nie szli, ja się też boję na przykład, że, że ty się w kimś zakochasz. Wiesz o co chodzi, ja w tym czuję na przykład, Podwójne standardy, że trochę się, że to daje dużą przestrzeń na taką manipulację i kiedy jesteśmy na takim otwartym morzu i nie mamy żadnych struktur i chcemy je sami tworzyć, to to łatwo różne takie bardzo toksyczne sytuacje. Ale mówię to z poziomu lęku. Łatwo, łatwo, ale zobacz, tutaj też druga strona musi się zgodzić na to. To nie jest tak, że druga strona jest bezwiedną flagą, która będzie powiewała z lewa na prawo, jak tylko mi się zachce, tylko druga strona też musi powiedzieć no ale czekaj, no dopiero otworzyliśmy te relację. Nie może być tak, że ją od razu zamykamy, albo druga strona może się w ogóle nie zgodzić na otwieranie relacji. Ale też widzę dokładnie te samo, to samo ryzyko i to samo zagrożenie w relacji na wyłączność, która nie rozmawia na ten temat. Tam też się mogą pojawić frustracje i nadużycia. Nie, mamy ustalone zasady, nie rozmawiamy, nie sprawdzamy, nie testujemy, nie badamy potrzeb. No, gdyby te relacje na wyłączność działały, to by się tak szybko nie rozpadały też. To by nie było zdrad. To by nie było tego kłamania. Czyli to nie jest tak, że cały ten model chcemy wrócić do góry nogami, tylko zobaczyć, że no coś tutaj nie działa i nie wszystkie osoby czują się dobrze w takim modelu relacji. I OK jest, i zdaję sobie sprawę, że jesteśmy trochę jeszcze na etapie takiego raczkowania, szukania nazw, tej situation, czyli friends with benefits, o których wspomniałeś, że też do końca nie wiadomo, co to znaczy, każdy coś innego rozumie poprzez, po, pod tym zwrotem, ale to jest taki moment trochę przebudzenia z tego, że nie wszystko, co narzucone, musi być super możemy zobaczyć i jestem mega ciekawy, biorę popcorn, jak to będzie wyglądało za 20 lat. No tak, jako psychoterapeuta myślę, że będziesz miał dużo roboty. <grym 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 tak, bolo. ale ty, teraz bolo. też mam dużo, by, zanim ta rewolucja się zaczynała, nie? Czyli też w tych związkach na wyłączność standardowych to też nie było zawsze kolorowo i też tam było nad czym pracować. Bo myślę, że jak już para jest w stanie pogadać na temat potrzeb seksualnych, na temat otwierania relacji, czy pójścia do klubu dla swingersów, czy um, zaproszenia kogoś na trójkąt, bo to też to otwieranie relacji różnie może wyglądać, to to już jest dla nich plus, że są w stanie na takie tematy pogadać ze sobą. Czyli łatwiej czasami y, otwartość, w której dojdzie do jakiejś emocji, bo niekoniecznie musimy się zgadać, niekoniecznie musimy jakoś wypracować coś od razu, i niekoniecznie musimy chcieć ostatecznie te relacje otwierać, niż jak w ogóle nie zgłaszamy swoich potrzeb. To jest tak, jak y, to, co mówią osoby świadczące usługi seksualne, że tam przychodzą, jak myślisz, po co najczęściej mężczyźni? Bo mówiły o mężczyznach. No, no spełnienie fantazji, których raczej by się wstydzili spełnić z partnerką, bo mm -hmm. tutaj wiele może być powodów, dlatego że całe życie na przykład ten seks był bardziej taki wanila, a nagle on by chciał BDS-em, być, nie wiem, uległym, o czym to będzie świadczyć, albo no, jak mam potraktować na przykład moją żonę w sposób wulgarny, przecież ona jest matką moich dzieci, albo, no nie wiem, może... Więc nie coś, przystoi, nie? Jakoś nie wypada. Pissing, albo jakieś takie inne rzeczy, no to będę uznany z jakiegoś... Świrusa. Mhm. Czyli znowu mamy, że przychodzą po to, czego wstydzą się, boją się powiedzieć w relacji. Czy już ta, ta satysfakcja seksualna jest jakoś niezaspokojona? A, a dwa, też w książce zgodził się Michał Tęcza, edukator seksualny, seksuolog wypowiedzieć, który pracował więcej niż ja z osobami świadczącymi usługi seksualne. I tam mówił, że też ma z doświadczeń e, tych pań, bo to głównie były kobiety, że mężczyźni przychodzą po rozmowę. Po spędzenie czasu, po intymność. I nawet takich rzeczy nam brakuje w relacjach. Jeśli już x czasu jesteśmy w jakimś takim, wiesz, yy, yy, zakonserwowanym modelu po prostu bycia, wszystko jest domyślne i naprawdę ciężko byłoby je zacząć nagle teraz funkcjonować inaczej, mimo tego, że mądry pan, jeden, drugi, trzeci, czy też pani powiedzą, że można. Dałbyś jakiś taki po prostu praktyczną radę? Jak wprowadzić taką subtelną zmianę do relacji, jaką jest na przykład rozpoczęcie komunikacji? No. Tak, żeby to się nie skończyło na przykład, wiesz, ob obśmianiem albo zbyciem drugiej osoby. Nie mamy takiej gwarancji, bo znowu to teraz tak zachęcamy do komunikacji i wyobrażam sobie, że jedna osoba idzie i mówi: hej, mam taką fantazję seksualną, a druga mówi: to jest nieakceptowalne, jesteś zboczony. I mamy pozamiatane po temacie, i, i tylko pretensje do nas, że kazaliśmy się otworzyć. To, na co możemy zwrócić uwagę, to to na fakt taki, że możemy mieć trudności z tym, że to jest umiejętność, której możemy się nauczyć. Czyli nie zakładajmy, że od razu nam to wyjdzie super, i też możemy powiedzieć drugiej stronie, dać taki wstęp, że też mi nie jest komfortowo mówić o tym. Ale z racji tego, że jesteśmy najbliższą osobą, mam jakieś takie myśli, mam potrzeby, to, to może fajnie było siebie poznać. Czyli nie oczekujmy, że to od razu będzie świetna rozmowa, która da rozwiązania. Tylko nie bójmy się nazywać tego dyskomfortu, który w nas może być i dajmy przestrzeń na osobie, z którą chcemy pogadać na, na jej dyskomfort. Nie, czyli ona też może zareagować dyskomfortem i ta, jakimiś emocjami i ta świadomość też nam może pomóc, że jak ktoś nas nie zareaguje jakoś super pozytywnie na to, co my mówimy, to to może być taka pierwsza reakcja. Dajmy czas na przemyślenie, na powrót do tego trochę takie raczkowanie, jakby nauka, nie Nauka jazdy samochodem. Czyli na początku może to różnie wychodzić, nie? Może się sprzęgło mylić z innym. No dobra. Inną rzeczą. I poszło to w dobrą stronę, wyobraźmy sobie. No, Jest zgoda. Entuzjastyczna chęć, spróbujmy. Może być tutaj kilka scenariuszy, na przykład spróbujmy, nie wiem, trójkąt. Otwarta relacja, poligamia. Nie wiem, na ile powinniśmy jednocześnie je wszystkie, że tak powiem, przepchnąć yy, w tym pytaniu, ale yy, o czym warto by pamiętać. Idąc w to, czyli oprócz tego, co już wymieniliśmy, że, że trzeba przegadać, że granice, że konsensualnie, tak. Co tutaj jeszcze się powinno wydarzyć, żeby jakichś fakapów nie, żeby uniknąć potencjalnych fakapów? A nawet jeżeli one będą, to żeby być gotowym na to, żeby się temu wiesz, przeciwstawić i żeby wyjść z tego jeszcze na przykład umocnionymi. E, czyli znowu w tym kontrakcie, bo ja to nazywam kontraktem, te ustalenia, e, bo możemy sobie na to spisać, jak chcemy. Albo przegadać jakoś tak otwarcie, żebyśmy tak samo rozumieli te punkty, bo to, że ja mówię um, jakieś słowo, nie znaczy, że ty to samo rozumiesz. Jak powiem ci, kup bezę, to możesz kupić zupełnie coś innego niż ja miałem na myśli. Albo w innym sklepie, albo w innym kształcie. I już mogę mieć pretensje, że przecież ci mówiłem, żebyś kupił bezę. Mhm. Więc fajnie sobie to jak najbardziej uściślić. To, co musi się tam znaleźć, to ustalenia, jak. Jaka jest nasza rola, nasza relacja, nasza jest najważniejsza, że musimy o siebie dbać, że ok, nawet jak się ktoś nam spodoba, będzie jakieś pożądanie, to zwracajmy uwagę na tę osobę partnerską, z którą jestem w relacji. Czyli jak dbać o siebie w tym, w tym w, na przykład umawiamy się na trójkąt, to fajnie, bo wiadomo, że dwie osoby będą skupione na tej trzeciej, która jest nowością, ale też zerkajmy na siebie, czy tobie, czy mi jest komfortowo w tym wszystkim. I ważne jest jeszcze wracanie do kontraktu, czyli po takim spotkaniu fajnie sobie siąść we dwóch, we dwójkę i przegadać jak ci było, jak mi było, czy zostawiamy takie ustalenia, czy może coś inaczej na przyszłość, czy chcemy w tym zostać, czy się wycofać, czy jakoś to rozszerzyć. Czyli to nie jest tak, że przed pierwszym trójkątem, czy przed otworzeniem relacji już będziemy wszystko wiedzieć i ustalimy złote zasady. Nie, musimy do nich wracać i z doświadczeń naszych wyciągać wnioski. A czy uważasz, że na przykład jest jakiś taki czas... Który powinien minąć od początku relacji, zanim się zacznie w ogóle, na przykład, eksperymentować z trójkątami? Nie. Fajnie by było na początku, no bo jak się poznajemy, to nie jesteśmy dla siebie jeszcze najważniejsi. Więc fajnie było przekierować tę uwagę na drugą stronę w miarę możliwie, żeby nie zacząć tak, że z tobą się spotykam, ale mam dla ciebie jeden dzień w tygodniu, a pozostałe dni to ja się spotkam z kimś innym. Chyba, że takie relacje też sobie tworzymy, nie? Czyli to nie jest już nie... nastawiamy się na jedną relację, tylko interesuje nas to, żeby mieć stałych kochanków albo jakieś situationship kilka, czy jakieś to, to poliamoryczne. Czyli innego, to jest nie? zupełnie co innego, ale to też jest jakiś rodzaj relacji, który jak sobie ustalimy, omówimy, ogadamy, jest nam z tym ok, no to baja. Ale zgodziłbyś się z tym, że generalnie bezpieczniejsze jest trochę od odstanie, jeżeli myślimy o jakiejś takiej relacji e, trwalszej. No bo właśnie, w, w, chyba, nie wiem, mi doświadczenie na pewno pokazuje, że e, jeżeli na początku poświęcamy sobie tą uwagę, tak jak powiedziałeś, to to, to, to daje jakby umocnienie, wylewamy fundamenty jakby w konkretnym miejscu, a jeżeli to jest takie, to mi się wydaje, że tam trochę nie ma tych elementów e, związku takiego, jak ja to pojmuję. I tutaj się pojawia taki, takie pytanie, no to kiedy? Nie, to kiedy to zacząć? Kiedy otwierać relacje? Moim zdaniem na wakacjach? <laughs> za granicą. Za granicą. Wiesz o co chodzi? Bo jak jedna osoba Bo bezpiecznie wtedy jest. Jedna osoba potrzebuje po trzech miesiącach, a druga po roku. Bo ten Hiszpan tu nie przyjedzie. Na no, nie. No Kaman. Ja ale dlatego... patrz, znowu, ale czego się boisz? No tego, że po prostu później ten, wiesz, Hiszpan jakby był w Warszawie. To by mnie odbił chłopaka. No by mi odbił chłopaka. A no no. może ciebie by odbił. Ale to wtedy chłopak by się nie wyjdział. <laughs> to, to znowu bym wrócił do tego, kiedy mówić, kiedy otwierać relację. Fajnie, żeby to było transparentne, jaką mam wizję relacji w miarę. Czasami mm. nawet łatwiej paradoksalnie może być parze. Od początku otworzył ten związek, czyli poznajemy się i składamy, nie wiem, 70% energii na siebie, ale ta relacja jest otwarta. Bo przynajmniej od początku mówimy sobie różne rzeczy, te trudniejsze. Bo jak zaczniemy w takiej bajce funkcjonować, tylko ty, tylko ty, tylko ty, tylko ty nic się poza tobą nie liczy. To trudno jest potem nagle powiedzieć, dobra, to teraz już mówimy sobie szczerze, jak jest. Jak mi opadły te hormony, to teraz możemy rozmawiać. Już czasami jest łatwiej od początku karty na stół, niż znaleźć ten moment, w którym zaczniemy to komunikować. Mam takie poczucie, że jeżeli jest, czy to relacja poliamoryczna, czy to po prostu spotykanie się z osobami innymi na seks, no to. Mm... Wiesz, jakby najcenniejszą takim, wydaje mi się, zasobem jest czas. Ja na przykład Ale sobie nie wyobrażam, żeby mieć czas na budowanie relacji na początku z gościem, którego dobrze nie znam. i inne rzeczy. I jeszcze na ten seks z kimś z, z boku. Albo ta osoba na, na przykład ma, nie wiem. Mi się na no przykład... bo ty nie masz standardowej pracy. Ja też nie wiem, jak to działa. Czasami nie mamy czasu w ogóle się spotkać ze znajomymi. Można sobie wszystko poukładać. Priorytety w życiu. Nie? Choices. Wszystko jest kwestią wyboru. Ale fajnie, że o tym mówisz, bo związki poliamoryczne, czyli takie, w których buduję relację niekoniecznie seksualną, ale emocjonalną z kilkoma osobami, niekoniecznie zawsze muszę być te kilka osób, ale dopuszczam taką opcję, to też jest tak, że jestem z jedną osobą, poznaję trzecią i buduję z nimi równolegle te relacje. I może okej, okay, na początku więcej czasu poświęcam tej nowej osobie, żeby ją poznać, ale nie zaniedbuję całkiem tamtej oryginalnej. Więc tak samo z otwartością relacji. To nie chodzi o to, żeby całe sto energii od razu przekazywać tej jednej osobie, jeżeli mam takie potrzeby i oboje się godzimy na taki układ. No to myślę, że ważniejsza jest ta transparentność od początku, niż skupianie uwagi na, na tobie i potem wystrzeleć ci z procy za trzy miesiące, a ty nie jesteś na to jeszcze gotowy. Więc da się, wszystko się da. Sky is the limit w tym budowaniu relacji. Chodzi o to, żeby się dogadać i żeby w miarę na bieżąco monitorować, jak ty się z tym czujesz, jak ja się z tym czuję. No dobra. Idąc powoli ku końcowi. A co z osobami, które w ogóle nie czują, że się nadają do jakichkolwiek związków? Uważasz, że to jest rzecz, która powinna niepokoić kogoś, kto tak stwierdza ej, w sumie ani za bardzo mi nie idzie w mono, ani w poli. Czy to znaczy, że powinienem iść na terapię? Pytanie, jak ci jest z tym? Bo nie, nigdzie nie jest napisane, że każdy musi być w związku i że to jest jedyny sposób realizacji potrzeb emocjonalnych czy seksualnych, bo można nie być w relacji takiej standardowej, a wszystkie te potrzeby mieć zaopiekowane i seksualnie, i emocjonalnie, i jakoś romantycznie. A dwa pytanie, wróćmy do tego, czy rzeczywiście jakie masz wyobrażenie tych relacji, bo może jeszcze nie ktoś nie wpadł na pomysł takiej relacji, która byłaby dla niego yy, ADEKWATNA. Bo to też jest w książce, o tym jest tam jeden rozdział chyba, czy więcej, bo to jest temat, który się przewija, bo znowu, jak nie mam związku takiego standardowego, to ja mogę sobie budować i zaspokajać te potrzeby seksualne, emocjonalne, właśnie, znajomymi, przyjaciółmi, jakimiś kochankami, pracą. I teraz, kiedy pojawia się problem, jeżeli mi z tym jest ok, dobrze się w tym czuję, nie mam z tym problemu, to jak najbardziej nikt. Się nie powinien czepiać. Problem pojawia się wtedy, jeżeli ja nie mam tej relacji i cały czas czuję, że ją chcę mieć, że jakoś nie potrafię zbudować, że, że powinienem, że jestem nieszczęśliwy z tego powodu, że nie mam związku, to wtedy możemy się tym terapeutycznie zajmować. Okej. Okay. Czyli przechodzimy, to, to trochę też te, te standardy w psychologii, w psychiatrii fajnie się zmieniają z, wraz z nową klasyfikacją chorób i zaburzeń cd 11 To jest też taka wiedza odnośnie w ogóle zdrowia psychicznego, seksualnego. Że już mniej chcemy wytykać ludziom, ile ma trwać stosunek, żeby nie był nazwany przedwczesnym, jeżeli chodzi o wytrysk. Ile trzeba mieć tam relacji, żeby jakoś fajnie funkcjonować. Bardziej teraz zwracamy uwagę na komfort mój i komfort drugiej osoby, z którą cokolwiek robię. Nie, no jeżeli dwóm osobom jest czy większej liczby osób. OK, to spoko. Słuchaj, teraz już takie ostatnie zdanie ku końcowi. Nie wiem, czy czuję się konserwą otwartą. Na pewno czuję po, po rozmowie z tobą i takie mam przemyślenia, że na pewno dużo jest osadzone w temacie lęków. I im bardziej y, chyba jest jakiś taki kontakt z nimi i pewnie dobra relacja z samym sobą, to może być łatwiej później w tych wszystkich eksperymentach życiowych, żeby po prostu nie stracić głowy. I żeby podjąć świadomie decyzję, w jakiej chce być relacji, a nie przez lęki, czy przez narzucone schematy. Bo nawet jeżeli to jest relacja na wyłączność, to fajnie, żeby to była moja przemyślana decyzja. Dziękuję ci bardzo za tą rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkich, którzy byliby zainteresowani książką Michała, albo w ogóle socialami Michała, możecie znaleźć je w opisie. E, Michał Sawicki, seksuolog, również zapraszam na moje social media, bez Wstydu, na Patronite'a, na YouTube'a, na Instagrama, TikToka i wszędzie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.